Cześć, witam. Mam przed sobą dwie książki o charakterze biograficznym, wypożyczone z biblioteki w Międzyrzeczu. Pierwsza to Gustaw, opowieść o Cholubku, napisana przez Zofię Turowską. Tak wygląda. A druga książka, napisana przez Remigiusza Grzelę, nosi tytuł Z kim ci tak będzie źle jak ze mną? Historia Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata. Przeczytałam obie i powiem, że bardziej skłaniałam się ku tej o Cholubku. Dlaczego? Ponieważ jest to książka, to znaczy biografia, prawdziwa biografia. Historia życia Cholubka została napisana w sposób bardzo systematyczny, w sposób uporządkowany, tak jak ja lubię. Poszczególne rozdziały noszą bardzo ciekawe tytuły i można już z góry przewidzieć, o czym jest ten rozdział. Na przykład scena najpierwsza i scena krakowska to są rozdziały o dzieciństwie Gustawa Cholubka, o jego przyrodnim rodzeństwie, o studiach na akademii, znaczy w szkole teatralnej w Krakowie. Scena katowicka to jest jego debiut sceniczny w teatrze w Katowicach i tak dalej, i tak dalej. A więc bardzo wszystko jest usystematyzowane, co mi odpowiada, bo jak mówię, tę wiedzę się zdobywa w sposób chronologiczny. Co jeszcze? No wiele materiałów źródłowych oczywiście, opowiadają o Cholubku koledzy, jego życie prywatne, tu jest przyjaźnie, zainteresowanie piłką nożną. A więc książkę bardzo, bardzo polecam. Te karteczki, które tutaj widzicie, to są karteczki związane z tymi wydarzeniami w życiu scenicznym Gustawa Cholubka, które mnie obeszły najbardziej, zainteresowały najbardziej. To jest przede wszystkim jego kreacja Konrada, Dziadach części trzeciej Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Deimka. W tych Dziadach, które w marcu 1968 roku uruchomiły lawinę pewnych wydarzeń politycznych. I to był ten właśnie marzec 1968 roku. Gustaw Cholubek tak wyglądał na scenie i stworzył niesamowitą kreację, a same oddziaływanie dziadów, no jak już przed chwilą powiedziałam, było przeogromne. Jan Engler, który był na przedstawieniu dziadów, mówi tak. Byłem wtedy aktorem Teatru Polskiego. Miałem akurat wolny wieczór. Na premierę dziadów poszedłem. Ba, wepchnąłem się. Już wtedy pojawiły się głosy, że trzeba zobaczyć spektakl jak najszybciej, bo nie wiadomo, ile razy pójdzie. Jeszcze przed premierą o tym się mówiło, że będzie to wydarzenie. Odbiór spektaklu był niesamowity. Może 2-3 razy w życiu czułem coś podobnego w teatrze. Trudna do nazwania wspólnota totalna. Dziady stały się symbolem tego, czym teatr może być, choć nie musi. Zdarza się teatrowi być trybuną, zdarza się być kościołem, zdarza się być trybuną i konfesjonałem jednocześnie. A więc to było niesamowite wydarzenie, niesamowite przeżycie i o tym mówią wszyscy, że właściwie Gustaw Cholubek niemalże lewitował, że widzowie byli, oglądali to z zapartym tchem, że każdy wers właściwie był kwitowany ogromnymi oklaskami. Wielka improwizacja w wykonaniu Gustawa Cholubka, no to było arcydzieło. Tak jak już powiedziałam, w Lawie również mówi tę wielką improwizację i w Lawie trwa to 22 minuty, ale nawet się nie spostrzeżecie, kiedy ten czas minie, ponieważ no, to mistrzostwo interpretacyjne jest przeogromne. Zresztą teatr był życiem Gustawa Cholubka. To był jego kościół, gdzie on mógł się realizować. I teraz, wydarzenie związane z dziadami było dla mnie, i jego opis tej książce jest bardzo ważny. Gustaw Cholubek stworzył ponad 100 ról
teatralnych, w teatrze telewizji, bo tylko o tym mogę mówić, bo nigdy nie widziałam go na scenie. No i co? Oprócz teatru miał też inne zainteresowania. Otóż interesował się, jak wiemy, piłką nożną, przyjaźnił się z Konwickim i Dygatem i to był tak zwany swoisty triumvirat. Jak tutaj w tym czytamy, Dygat dużo nas łączy z Cholubkiem, w tym znajomość z Dygatem, mówi Komar, czyli Władysław Komar, czyli miotacz. O, Dygat, Konwicki i ja we wszystkim komunikowaliśmy się wzajemnie, narzekaliśmy, odsądzaliśmy od czci i wiary, obgadywaliśmy, umowa niepisana, ja z Konwickim Dygata, Dygat z Konwickim mnie, ja z Dygatem Konwickiego. Spotykali się w tak w kawiarni czytelnika i tam interpretowali rzeczywistość, oceniali ją i tak dalej. A więc polecam książkę o Gustawie Cholubku. Teraz moje osobiste będą wspomnienia o Gustawie Cholubku. Jeżeli chodzi o teatr telewizji, to do dziś mam w pamięci jego rolę dyrektora z przedstawienia Dwa Teatry Jerzego Szaniawskiego. Cudowna, kapitalna rola. Co, o, Joachim Peters, jego rola z Niemców, Leona Kruczkowskiego, genialna rola. Profesor Tutka, no to nie muszę wspominać. Wesele, w Weselu wystąpił jako Stańczyk, genialna rola, bardzo ją wspominam. No i oczywiście bohater z Kartoteki Tadeusza Różewicza. Jeżeli chodzi o filmowe role Cholubka, to tak, na pewno Pętla. Rola alkoholika przewspaniała, Prawo i pięść, czyli o którym już wspominałam przy okazji piosenki Agnieszki Osieckiej do tego filmu, czyli Zasiedlanie ziem zachodnich. Co tam mam jeszcze? Szpital Przemienienia chyba? Tak, Szpital Przemienienia, no i Księga Wielkich Życzeń. To jest taki film, który przemknął niezauważony, ale warto o nim, warto go obejrzeć. Więc Cholubek przyjaźnił się z Dygatem i w ten sposób mogę przejść do tej oto książki Remigiusza Grzeli, czyli Z kim ci tak będzie źle jak ze mną? Historia Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata. No i co mogę powiedzieć? No to już nie jest to. To znaczy, podobała mnie się mniej, ponieważ historia Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata. Ten tytuł jest troszkę mylący, bo nie wiadomo, czy w tej książce zostanie przedstawiona historia Stanisława Dygata osobno, jako jedna droga, i historia Kaliny Jędrusik jako druga droga, czy też ich wspólna droga. I nie wiem, na co autor się właściwie chciał zdecydować, bo to nie jest ani to, ani to. Książka podzielona na trzy części jest i no jest trochę chaotyczna. Moim zdaniem za dużo jest w niej rozbudowanych dygresji, na przykład dygresji wojennych. Co jeszcze? Związek Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata obfitował w tak wiele zakrętów, w tak wiele jakichś takich meandrów, no, że trudno go właściwie opisać. No i w tej książce nie mam jasności, jaki to był związek. Co jeszcze? Często powołuje się na książkę Magdy Dygat, czyli córki Stanisława Dygata, przedstawiających właśnie życie rodziny Dygatów. Przedtem, zanim wkroczyła w nie Kalina Jędrusik, więc no to nie jest taka biografia konwencjonalna, ułożona chronologicznie, czego ja chyba raczej nie lubię. Chociaż jest biografia Zuzanny Ginczanki napisana przez Jarosława Mikołajewskiego w takim poetyckim, nieoczywistym stylu i to mi się bardzo podobało. Więc co mogę powiedzieć? No obie książki, jeżeli ktoś jest zainteresowany, bo nie wiem, czy jest biografia Kaliny Jędrusik osobna? Wy na pewno wiecie, więc mi podpowiecie. Być może z niej wyłania się portret tej artystki taki pełny.
Obie książki mogę polecić. Warto je przeczytać, jeżeli ktoś się tym tematem interesuje. No ale dla mnie ważniejsza jest ta. Ta biografia Gustaw, czyli opowieść o Cholubku Zofii Turowskiej. No i ta mi się bardzo, bardzo podobała. Dyskutujmy jak zwykle o biografiach, tych, które pokazałam i nie tylko. Dziękuję, do zobaczenia.